Jesteśmy w Poznaniu, nad nami słoneczne, pogodne niebo. Tu na termometrach około 13 stopni. Najchłodniej jest w Łebie, zaledwie 8, a najcieplej, co ciekawe, w Suwałkach 16. No to zobaczymy, jakie są prognozy pogody najbliższe godziny. Dużo słońca będzie w północnych i centralnych regionach. Na południu będą się rozwijały deszczowo-burzowe chmury. Po południu zjawiska na południu mogą być dość gwałtowne. Temperatura około 20 stopni, nieco chłodniej tylko na północy nad morzem. A jutro? Jeszcze nieco więcej na termometrach, do 23-24 stopni i słońca ma być bardzo dużo, nawet na południu Polski, tylko nad górami. Zaczną się rozwijać deszczowo-burzowe chmury. Kto się jutro wybiera na piesze wycieczki górskie, uważajmy, bierzmy pod uwagę prognozy pogody. A my dzisiaj w Poznaniu, teren absolutnie niegórzysty, z nami prorektor do spraw nauki i współpracy międzynarodowej Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza, profesor Jacek Witkoś. Dzień dobry, panie profesorze. Dzień dobry pani, dzień dobry państwu. Czy możemy mówić, że nauka to nowy dział gospodarki? Zdecydowanie tak. Ja podam bardzo prosty przykład tutaj z naszego lokalnego poznańskiego podwórka. Otóż w Poznaniu mieszka teraz około 600 tysięcy osób, z tego prawie 150 tysięcy to są studenci 8 publicznych uczelni w Poznaniu i kilkunastu uczelni niepublicznych. Oznacza to de facto, że jest to nowy sektor rynku. Ja sobie nie wyobrażam, co stałoby się w tym mieście, gdyby te uczelnie znienacka przestały działać. To tak naprawdę oznaczałoby kataklizm dla wszystkich, którzy wynajmują mieszkania, dla wszystkich, którzy prowadzą sklepy, dla całej sieci usług oraz setek tysięcy ludzi, którzy żyją z tego i czerpią dochody właśnie z tego źródła. Także zdecydowanie możemy powiedzieć, że uczelnie wyższe, ale też wszelkie instytucje badawcze stanowią sektor gospodarki być może trochę niedoceniany, bo nie wszyscy zdajemy sobie sprawę z tego, że odejście tego typowego dla Polski ciężkiego przemysłu do historii nie zostawia za sobą pustki. Zostawia właśnie miejsce na innowacje, technologie nowe i działania w zakresie gospodarki, które są nowatorskie i zdecydowanie skierowane na edukację na poziomie wyższym i badania. Ale sama nauka też potrzebuje pieniędzy. Jak się teraz finansuje naukę? No generalnie od roku 2010 ministerstwo przeprowadza wielką reformę, która polega na tym, że finansowanie badań jest prawie w całości zdominowane przez działania o charakterze konkurencyjnym, czyli trzeba się ubiegać o granty na finansowanie badań. I właściwie od 2010 roku mamy taką sytuację w Polsce, że istnieje kilka agencji grantowych. Dwie główne to jest Narodowe Centrum Nauki dla badań o charakterze podstawowym, czyli tych, jakie właśnie na uniwersytecie są prowadzone, nie o charakterze bezpośrednio aplikacyjnym. I drugie centrum to jest NCBR, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, które właśnie koncentruje się na badaniach stosowanych, czyli na tych, które nam są troszkę mniej bliskie, że tak powiem, ale jednak w których też staramy się znaleźć dla siebie miejsce. Budżet NCN-u rocznie, czyli środki, o jakie możemy się ubiegać, to jest około 900 milionów złotych. Nam wiedzie się całkiem nieźle. Myśmy w moim pojęciu potrafili się przestawić na to nowe finansowanie. Zajmujemy trzecie miejsce w kraju, jeżeli chodzi o to, jaką liczbę projektów zdobywamy. Widać to wyraźnie we wszelkich statystykach. Na 2000 Unia, osób... przepraszam, Unia na pewno dała nam środki, o których pan teraz mówi, ale otworzyła nam też granice. Otworzyła granice studentom. Z jakich programów korzystają studenci Uniwersytetu Adama Mickiewicza? Jeżeli chodzi o programy unijne dotyczące studentów, no to głównie są to programy o charakterze mobilnościowym, czyli takie, które pozwalają studentowi odbyć część studiów nie na swoim uniwersytecie, tylko za granicą. I my rocznie wysyłamy 700, 800, prawie 1000 osób za granicę. Do nas przyjeżdża 300 studentów oraz studentek. Jest to spory wysiłek organizacyjny, ale proszę pamiętać, że tak naprawdę są to młodzi ludzie, dla których studiowanie na innej uczelni ma olbrzymie walory pozytywne. I to nie chodzi tylko o walory poznawcze i realizację programu studiów. Chodzi o to, że tak naprawdę to jest program unijny, który pozwala młodym ludziom się nawzajem poznać. To jest nasza przyszłość. Ludzie widzą, że jesteśmy do pewnego stopnia inni, ale jednak tak naprawdę jako Europejczycy tacy sami. Poza programem typowym Erasmus jest program Erasmus Mundus, który właściwie już się teraz kończy, ale on dotyczy krajów okołounijnych. My znakomicie się wpisujemy w ten program. Mamy 13 projektów, w których współuczestniczymy. Przyjeżdżają do nas studenci z Kazachstanu, Kirgistanu, tych byłych poradzieckich republik w Azji Środkowej. Uczymy ich tego, jak prowadzić uniwersytety, jak studiować, jak konstruować programy studiów. Krótko mówiąc, dużo możliwości dla studentów. Poznań, miasto nauki. Do zobaczenia.